Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kronik Szekspira Sen Nocy Letniej. Jak pamiętacie, mieliśmy znaleźć 6 fragmentów księżyca, także myślę, że wybierzemy się na jego poszukiwanie. Tu coś jest, ale. A jak przysunę, czy tu coś leży? Odbicie stóp. No nie widzę. Nie widzę, aczkolwiek nie znaczy, że ich tam nie ma. Czekajcie, teraz zerkniemy tu. Wiedziałam. Musimy troszeczkę za bardzo przyciszyć dźwięki jeszcze, bo dawały mi po głowie. Następny. Gdzie tu było? Jeszcze tu gdzieś było, nie? Tu mamy. Tu też? Nie, to jest papier. Czyli jeszcze będziemy mieli jakieś fragmenty kartek do zebrania. Tu możemy zerknąć. Tu, o. Widzicie? Tu też jest ta kartka. Tu. I brakuje nam jednego elementu. Czy my go znajdziemy? Ja myślę, że on będzie gdzieś tutaj. A właśnie, czekajcie, a może jest przy tych doniczkach? Możemy tu jeszcze zerknąć? Nie da się. Nie da się przy doniczkach. To taki dosyć duży fragment jest. No powinien teoretycznie tu gdzieś być. Chociaż jeden, prawda? No, tu nie ma. A tu? Tu też nie ma. Tu też nie ma. A tu? O, to jest jakieś nowe miejsce, widzicie. Musimy się mocniej przyglądać. Tu jest też żółw i też jakaś chyba ta kartka. Okej. Okay. Trzeba mocniej się rozglądać, bo widzę, że nowe miejsce nam się odblokowało. Ja naprawdę nie pamiętam kompletnie tego. Okej. Okay. Tu klikam, to rusza się ten. Tu klikam, to rusza się ten. Czekajcie, no musimy ustawić najpierw tu. Coś nie bardzo. O matko, to nie jest takie proste. Tu się rusza, jak kliknę na środkowy, rusza się zewnętrzny. Jak kliknę na zewnętrzny, rusza się środkowy. Znaczy, no, wewnętrzny powiedzmy. Tu ruszają się oba. Teraz muszę kliknąć tu, żeby dopasować ostatni. Teoretycznie. Jest! Udało się! Mamy księżyc. Okej. Okay. I co? A, wrzuć to do morza. To może tu. Okej. Okay. Możemy teraz się dostać tutaj. Aha, musimy mieć 5 żółwi. No dobra. Tu jest jeden. Jakieś wiaderko, tu jest muszle, tak na przyszłość. Wiosło. Trzeba popatrzeć, co nam się tu odblokowało. Tu nie ma żółwia. Tu żeśmy zerknęli przed chwilą. To będzie to samo chyba, no. Okej. Okay. No to się cofniemy i teraz spróbujemy przeszukać. Tu nie widziałam nigdzie, tylko w tym miejscu był.
Żółw. Jeszcze trzy. Tu też nie. Tu jest. O, tu jest, okej. Okay. Jeszcze tu gdzieś była, no nie? Ta miejscówka. Jej, mamy wszystkie żółwie. Całkiem sprawnie nam to poszło. O, połóż je w wodzie, no staram się. Tak. Okej. I co teraz? Pomóż żółwiom utworzyć linię. Nie rozumiem. Co mi daje to z wnętrza? Mogę użyć podpowiedzi? Aha, rozumiem, że jak użyłam podpowiedzi, to już nie mogę zerknąć, jak to miało wyglądać. Mamy kwiatuszek. Czas na filmik. Cupid's flower. He sees the wee plant in the bright light of the moon, glowing purple as it stands in a small temple. The forest sprite doesn't hesitate and quickly snaps off the tender blossom in order to bring it to Oberon, his master. Left behind by Demetrius, Helena now searches for him alone in the forest, for the man who doesn't love her. Yet a man she can't part with. For Demetrius' sake, she wants to use her love to find him in this labyrinth, to change his mind with gentle words, and with divine help, regain his love once more. Okay. Demetrius zaginął. Gdzie może być? No na pewno tam, nie? Forest gods can bring him back. A może duchy lasu mogą sprowadzić go z powrotem do domu. Wiem o poświęconym ołtarzu w lesie. Dobra. Mamy znaleźć ołtarz, więc... Domniemam, że tu jest ołtarz. Musimy mieć nóż. Są jacyś śpiący ludzie. Patyk. Miska. O, jest nóż. Jabłko. A, tu jest iksik. Tak. Inspect the altar. Musimy znaleźć cztery kawałki. Cztery fragmenty czegoś. Dobra, trzy. Podejrzewam, że tutaj jakiejś inskrypcji czy czegoś takiego. Dobra. To wiemy. Tu coś jest. Tu. Co my tu mamy jeszcze w ogóle? Jakiś patyk? Kamień? Czy nie wiem, żołądź? Kasztan? O, tu. Okej. Udało nam się. Aha. Teraz musimy ułożyć puzzle. Lubię takie puzzle. Ten fragment tu nam się zgubił jeszcze. Okej. Okay. Teraz mamy znaleźć patyk jakiś,
Zioło czy kwiat? Kamień? Kamień? Czyli to będą te dwa kamyczki. Nie wiem, muszle czy paterę, czy coś takiego. No to domniemam, że ten kamień jest tu stąd, aczkolwiek nie wiem, dlaczego nie mogę go podnieść. Mogę zabrać patyk? Nie. Dobra. Czy to może być? Może być. Tu jest patyk, ten się nie nadaje. Jabłko też nie. To jest to samo chyba, nie? Tak. Patrzę, bo może jeszcze na tym głównym ekranie tu coś jest. Zobaczymy do drzewa. Okej. A tu nie ma patyków czy coś? Nie. Tu, ale dlaczego ja nie mogę? Chociaż może to nie jest to, bo ja też tak mogę klikać i się okaże, że to wcale nie o to chodziło. Nic, no to wydostańmy się stąd. Tu coś jest. Jakieś monety. Jakaś torba w ogóle. Kość, kubek. Nie wiem, co to. Łyżka, ale wydaje mi się, że to akurat jest na później. O, korzonki. Spróbujmy iść tutaj. Jo, okej. Jakieś wielkie drzewo. Nic innego tu nie ma. Do obejrzenia. A tu możemy iść? Nie. Coś mi się nie podoba, że tak tu. No to jest to samo. Mamy mieć dwa takie kamyczki. Chyba kamyczki. Z tym, że nie na pewno. Okej. Nie wiem, żeby to było. Nie powiem, żeby to było podobne do siebie. To jest typowo chybił trafił. Ja naprawdę nie miałam pojęcia, co tu powinnam kliknąć. Okej. I to ma być jakieś poświęcenie. Co to jest? Korę. Stąd może być? Może stąd? Nie. Nie, nie, nie. To może z drzewa. Gdzieś tu było, można kliknąć. Już rozumiem, że się nie da teraz. To może u nich coś. To wygląda jak kora ogólnie, nie? Ale... Tu jest jakoś dużo takich ścinków, korzeni. Kawałka kory tu nie ma.
A może jeszcze tu? Też nie widzę nic, co by korę mogło przypominać. To jeszcze nam to duże drzewo zostało. Też nie. No, no, no. A, nowa miejscówka nam się tu pokazała. Mamy kawałek kory. Okej, teraz musimy to podpalić. Find the proper place for Helena's out of love. Mam nadzieję, że chodzi o to drzewo. Okej, musimy mieć sierp. Nie wiem, czy nie rzucił mi się w oczy w tej dziupli tu. Tak myślałam, okej. Teraz mamy zrobić. Wycięć się serce. Loving Demetrius to the point of despair, Helena hopes that if the gods are favorable, his hate will vanish when she finds him here in the forest again, freed from all the exigencies of the city, a place where he realizes that he loves and must love only her, because she belongs to him, every bit of her, to him alone and no other man. She, the one who won his heart so cold not long ago. Upon hearing Helena's plea, Oberon sends Puck off with his flower of love straight away to salve the brute in Athenian garb with its juice. Once he has rubbed the blossom's dew into Demetrius's eyes, he's to love only one, the fair Helena, whom he had driven away before. Okej, okay, ten świat jest pełny magii. Rozumiem, że teraz nothing is ever as it seems, czyli nic nie jest tak, jak się wydaje, tak? Znajdź drogę do ogrodu. Bramy, klucz z kłódką, łańcuch i z tego nam powstanie brama. Na pewno fragment bramy był tu. I to jedyna rzecz, jaką pamiętam. Ale możemy zerknąć jeszcze w to miejsce. Nie widzę tu nic. Patrzę jeszcze tu po ekranie, czy nam czegoś nie ma. Nie, coś nam się nie pokazuje. Łańcuch. Kłódki nie widzę póki co. Z kluczami. Tu jest tylko wiosło. A jest brama. No to teraz brakuje już nam faktycznie tylko kłódki z kluczami. Może w lesie. Tylko jak tam wejść? Nie wiem, bo do tego lasu się nie da cofnąć na razie. No, no, no.
czyżby jakieś nowe miejsce? A może tutaj coś jest, czego ja nie widzę? A tu? Jest kłódka. Okej. No to dobra, znaleźliśmy. Dało się. Teraz musimy iść tutaj i postawić bramę. A, czyli zagłąb się w las. Aha, to nam się teraz przejście zrobiło. Jest serduszko wyryte. Tu jest róg. Róg. O. Co musisz mieć coś, żeby tu... Trąbka, gitara i bęben. Okej, znaczy no gitara. To ten instrument, którego nazwy nie pamiętam. Tu jest sierp w ogóle. Tulipan się odznacza. No to tu na pewno była... Lutnia. Nie pamiętam, jak się nazywa. Ale gitary i bębna to ja nie widziałam. Znaczy, trąbki i bębna. Nie zwróciłam na nie uwagi. Wydaje mi się, że są w lesie, ale nie możemy tam przejść. Bo są te świetliki. Więc trzeba się tu dobrze rozejrzeć. Tu jest trąbka. Jest, faktycznie. Jeżeli tu jest trąbka... To by było zbyt proste. To może... Jest! To jest bębenek! Okej, to wracamy do lasu. Ty musisz mieć bębenek. Ty ten dziwny instrument, a ty trąbkę. Teraz musisz zadmuchać. Jest mechanizm pod spodem. Ojej. I co w związku z tym? Co ja mam zrobić? Ja nie rozumiem tych napisów, znaczy tych obrazków. Tu drugi. Znaczy kulkę. Kulkę i kulkę. Jej. Okej, czyżbyśmy musieli zepchnąć wszystkie? No i już nie, się nie uda, myślę. No, jaka trudna ta zagadka. Zacznijmy odtąd. I odtąd. Potem tu. Też nie. Gdyby zacząć odtąd i odtąd. O. Potem tu. I tu. I prawie. Zróbmy jeszcze raz ten sam motyw. Nie. A gdyby zacząć odtąd?
No i co mi to dało? Nic. No to też nic. To też nie bardzo. Ja wiem, że w kółko robię te same ruchy. Ale nie pamiętam, które to powinny być w odpowiedniej kolejności teraz. Inaczej, zrobimy tak. Czekajcie, tak. I tak. I teraz tak. Też nie. To już całkiem nie tak, jak miało być. Nie tak. 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 Powiedzcie, że się uda. Jej! Jestem z siebie dumna. No i co, że świetliki? Aha. A, to wróżki. Przejście jest teraz czyste. Mamy się zagłębić. I co mamy znaleźć? 5 różnych kolorów i zrobić napar. Zacznijmy od góry. Jakieś ślimaki. Da. Może tu? Ja nawet nie wiem, czego mam szukać. To wróćmy. Tak, kubek. Super, też się cieszę. Że teraz mam mieć kubek. To jest ta narośl, tak? To to mamy zbierać? Ja to widziałam. Tu chyba. Okej. A inne gdzie? Nie mam bladego pojęcia. Tu? Brakuje nam żółtej i różowej. Chodźmy w tą stronę. Tu nie widzę. To? Nie. Żółta i różowa. No to nam dali zadanie. Niech ich dunder świśnie, jak to mawiała moja babcia. Może tu? O, jest to. Może tu jeszcze? Jest! Mamy! Aha, mamy tego użyć, żeby przegonić te...
tych, co nas tu śledzą. Dan. Dobra, no ja myślę, że w tym miejscu my zatrzymamy się z tym odcinkiem. Mam nadzieję, że wam się podobał. No, historyjka dosyć ciekawa i dosyć trudna. To znaczy, no, trzeba się dobrze rozglądać, tak powiedzmy, bo podpowiedzi jakieś tam są w miarę. Nie jest to najtrudniejsza przygodówka, w jaką grałam, ale zobaczymy, co będzie dalej. A ja żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. See ya!